Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dziś wracam do szkoły. Jestem bardzo ciekawa, jakich uczniów spotkam, ale będzie to nietypowy powrót. A jeżeli taki film Wam się spodoba, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę i nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału. Przycisk macie tutaj, także klikajcie i będziecie wtedy na bieżąco z każdym filmem i dołączycie do najlepszego teamu na całym YouTube, czyli teamsówki. Wiadomo. A w tym filmie będę testowała razem z moim chłopakiem najlepsze słodycze ze sklepików szkolnych. Ja już dawno nie chodzę do szkoły, ponieważ teraz jestem studentką 5 roku prawa i dawno nie próbowałam tych przysmaków. I ostatnio moja siostra przyniosła, wiecie, w plecaku najlepsze słodycze, wiecie, takie, które nam się najbardziej kojarzą ze szkołą. I takie słodycze właśnie postaram się zdobyć w tym filmie. I te właśnie słodycze pokażę Karolowi. Pójdziemy do szkoły, zobaczymy, czy jakiś widz nas pozna. Jestem bardzo ciekawa. No i mam nadzieję, że uda nam się coś ciekawego kupić. Chodźcie! Idziemy do podstawówki. Zobaczę tylko, czekajcie, która jest godzina, ponieważ nie chciałabym trafić jednak, jak będzie przerwa. Jest 10:48. Dwie minutki jeszcze zaczekamy, żeby, wiecie, jednak nie robić zamętu. Wiecie, w tym wszystkim też chodzi o to, że ja nie chcę robić zamętu w szkole. Bo jak zrobi się zamęt w szkole, to mnie wyrzucą stąd. A podpowiesz mi tylko, ty chodzisz tutaj do tej szkoły? A wiesz może, gdzie mamy się kierować, żeby znaleźć sklep szkolny? Na prawo, jest sklepik. A wiesz, o której się kończy lekcja? Zaczyna się za 4 minuty. Za 4 minuty? Dobra, okej, okay, dobra. Dzięki bardzo. Wyjść. Monia, musisz mi pomóc. No. Musisz powiedzieć, co się stało. Dobra, weszliśmy do szkoły i jakby Weronika szybko czmychnęła, no bo wiadomo, jest troszeczkę niższa. Nas z Jordem wygonili, zatrzymała nas pani z okienka, tej dyżurna, no i musieliśmy wyjść. Ale no najśmieszniejsze jest to, że Weronika tam stoi, jest w sklepiku i kupuje te wszystkie rzeczy. Dobra, mam słodycze. Nie ma nic w szkołach słodkiego, a i wycofali takie słodycze, jak my mieliśmy kiedyś w szkołach. Czyli te wszystkie pieniążkowe, jakieś waty cukrowe, maty, lizaki, wszystkie żelki o każdym smaku. Tego w ogóle nie ma. Są tu zdrowe przysmaki i nawet te lizaki, pani powiedziała mi, że są bez cukru. Jak to? No ale kupiłam. Są jakieś rzeczy, ale nie ma takich kultowych, jak my byliśmy. Jedyne, co znalazłam, to tutaj było za moich czasów w szkołach. Miętówki do ssania, takie w plasterkach. Pamiętacie te plasterki takie? To się rozpuszczało na języku. Jedziemy do kolejnej szkoły. Tutaj są takie pieniążki, te papierki. Tu ja poproszę takie z każdego koloru. I do tego poproszę też te żelki. Te i ja chyba jeszcze są inne pod spodem. Koło szkoły znalazłam taki typowy, malutki sklepik osiedlowy, w którym znalazłam wszystkie przysmaki. Czyli znalazłam te lizaki kultowe, kwaśne, żelki. I te żelki myszki, żelki delfinki, żelki węże, wszystkie żelki. Faktycznie w szkołach nie ma takich słodyczy, takich jak kiedyś były, wiecie, takie właśnie słodkie, z cukrem, jakieś urozmaicone, kolorowe. Tylko są takie stricte, pożywne, no zdarzają się jakieś słodycze, ale wiadomo, takie kontrolowane. Dlatego stwierdziłam, że pojadę do sklepu i spróbuję otworzyć właśnie te słodycze, które były za moich czasów, które ja jadłam, które ja kupowałam, na które ja wydawałam te pieniądze, tą dychę od mamy. Dobra, zbieramy się i lecimy. Super orzechowa, czyli to, co zawsze było, jak ja chodziłam do szkoły. Uwielbiam te kuperki. Jeszcze wezmę takie o smaku pizza, one też były dobre. Maczugi to druga rzecz, która była cały czas i się ją kupowało na pewno. Seven Daysy. Oczywiście te Seven Daysy również były nieodzowne elementy. No, to ja zawsze jadam takiego, croissanta, czekolada. Teraz jaki batonik najbardziej mi się kojarzy ze szkołą? To Pepita. Pepita, która była z jakimiś takimi ciasteczkami w środku, jakimiś takimi dropsami czy coś. Muszę to znaleźć, muszę to znaleźć. Milky Way też się kupował, chociaż ja nie przepadam za tymi Milky Way'ami, wolę tamten. Właśnie o tego batonika mi chodziło, ja jestem fanką tego i ten najbardziej mi się kojarzy ze szkołą, a ten tak średnio przepadam, ale spróbuję. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, jaki Wam słodycz najbardziej kojarzy się ze szkołą i jaki jest Wasz ulubiony. Famyki. No. O, faktycznie, były, no. Jezu, nawet nie pamiętam, jak to smakuje. Nie pamiętam. Były żelki kolowe, tylko nie pamiętam już z jakiej firmy, ale na pewno były żelki kolowe. Biorę takie. Gumy Turbo. Najlepsze na świecie, gumy Turbo. Zakładki, ile Weronika zje wszystkie te słodycze? Jem wszystko, serio. Dobra, i to chyba by było na tyle, co? Jeżeli chodzi o takie słodycze. To! Cipikao. No właśnie, to jadłam. I to mi mama zawsze pakowała do plecaka, jak jechałam na jakąś wycieczkę, jakby na wycieczkę do Krakowa. Za całą siatę zakupów zapłaciłam 77 zł. Teraz właśnie zauważyłam, jak sklepiki szkolne podwyższają sobie ceny. Tutaj za aż tyle produktów, naprawdę za mega dużo, zapłaciłam 77 zł, a w sklepiku szkolnym za około 6 rzeczy zapłaciłam
38 czy 39 zł. Mamy wszystko, jestem jak najbardziej zadowolona, bo właśnie tutaj w Oszołomie, ja tak na to mówię, udało mi się znaleźć te rzeczy, które kupowałam w sklepikach szkolnych. Siemasko! Elwencja. Co masz, żarcie? Mam tyle żarcia. Testujemy? No. Zakręca mi się w głowie. Wszystkie przysmaki, jakie tu są, zjedzą ze szkoły. Wycofali. Serio? Serio, wycofali najlepsze słodycze. Czyli testujesz swoje szkolne przysmaki? Dokładnie, swoje szkolne, bo testuję rzeczy, te, zarówno te, które są w szkole, na przykład to jest w szkole, na przykład to, ale na przykład już takich rzeczy jak hipery, ani tapety. I co, jak smakuje? Ja się nie pyłam. Nie ma w szkole. Nie ma w szkole, niczego nie ma w szkole, ale to jest w szkole. Pamiętam to i to jak za moich czasów też było w szkole. A co to? To są takie miętówki, tylko takie, sobie kładziesz na język tak. Serio? No, takie paseczki. Ja zaczęłabym od guby turbo. Please, tu guba turbo, bo dawno nie jadłam jej. A ja jadłam właśnie niedawno. Serio? Tak. Czekaj, ale twarda. Co taką twardą masz? No, nie wiem. A wiesz, że gumę turbo jako pierwszy do Polski sprowadzał mój znajomy? Co? Znaczy jego tata. I na tym się dorobił. No, tak, taka ciekawostka. Dobra, mam jakieś autko, elegancko, kiedyś były tatuaże, teraz są autka. O czego chcesz zacząć? Możesz wybrać wszystkiego. Dobrze, to ja bym chciał zacząć od... Ja już zacząłem w sumie od tych... A ja bym chciał od korsarzy. A się tak cieszę, że maczugi wróciły, bo kiedyś ich nie było. Nie przez jakiś czas i później wróciły. To jest... I siup. Nie było maczug, ale teraz już są. A teraz pamiętasz te? Chipikao? Chipikao. A właśnie, ja się śmiałam, że mama mnie na wycieczkę pakowała. Piki. Jadłeś to? Nie. Właśnie to jest teraz w szkole, ja w ogóle tego nie kojarzę. Ja zawsze robiłam tak, że przełamywałam je na połowę. Serio to żeby nie? Mieć więcej czekolady. A ja miałem inny sposób. Robiłem zawsze tak. Zawsze tak robiłem, a później zgniatałem od środka w boki, że rozprowadzałem tą czekoladę na całym rogaliku i jest teraz na całym. Dobry patent. To już takie dobre dwa. No i to jest smak dzieciństwa, korsarze. Bardzo fajne. Spróbuj korsarza, ale wolałem te białe korsarze. Bo ja jestem ogólnie fanem białej czekolady i wszystkiego, co jest białe. Tak jak mówię, białe były lepsze, ale te były też dobre. Lizaki kwaśne. To sobie je musisz. Ja je uwielbiałam i one... Ja takich nigdy nie jadłem. Nie jadłeś? Nie. Jezu, one są najlepsze. Pa, wyspakuj sobie te twoje. Składam do buzi. Nie masz, o masz. Ja łapka w górę zostawcie, tak, łapka w górę. No. Oblizujesz i maczasz. Serio? I teraz pa, oblizuj to do. O Boże. A mój nie jest kwaśny. Jak szczela. No tak, i właśnie one są takie, że tak... Słyszysz? Najlepsze. Jak szczela, jem śmiesznie. Uwielbiałam te lizaki. Ale takich to nie było za moich czasów. No a teraz są. Teraz powiedzieli, że wszystko, co jest w szkołach, to jest zdrowe. I to jest teraz tak? Tak, to jest teraz w szkołach. Ja próbowałem, bo ostatnio nagrywałem odcinek z tym barkiem, no, a tak ja próbowałem. No właśnie, to też próbowałam, to też jest dobre. Nie będę się zapychał, żeby mieć miejsce na inne rzeczy. A teraz? Chipsy Hyper! O, a gościu. Które wolałeś, bo ja wolałam te, orzechowe, bo to jest jeszcze pizzowe. O. I te wzięłam właśnie z myślą o tobie, ale ja nie jadłam tych pizzowych, tylko jadłam zawsze cheetosy pizzerowe. O Jezu! Ej, przypomniałaś mi dzieciństwo. No. Naprawdę. Chodziłem po osiedlu z ziomkami, graliśmy w Pokemony i jedliśmy chipsy Hyper, dokładnie te. No. Tak było. Ale nie ma lepszych orzechowych niż taki berek. O Boże, no. Jak jem, to mam przed oczami takie lato, deskorolka, 10 lat miałem. Ej, bez kitu, zarobiste. Dobra, pa, stop. Ja tego nigdy nie umiałam. Ej, dobra. Ja tego nigdy nie umiałam, mówię, tak. Udało się. Papity. Ale czym one się... O, karmelowe. No i właśnie się chciałam się zapytać, czy ty jadłeś karmelową, czy jadłeś tą, bo ja zawsze jadłem tą, wanilową. Mi się wydaje, że jadłem jeszcze inną, że jadłem... A nie, tą jadłem, tak, wanilową. Fiole... Tak, ta fioletowa. I ona była najpopularniejsza i ona ją wszyscy tam znali. Ja ją zawsze próbowałam. Jak byłem, mnie się to lepiej smakowało. Taki łańcuch. Nosił mnie jeden gangster z osiedla i dokładnie tak było. Ale to były trochę jeszcze starsze czasy. Na 2 godziny, 7:30. Nie, ja przez to, że się takie nosiło, nie jadło. I ja zawsze to, ja jak miałam te opaski, to zazwyczaj ich w ogóle nie jadłam. A jak to zjeść w ogóle? A to ogryźć? Przecież no. To zawsze zapada. To jest takie właśnie twarde. Nie ugryzę tego. To są właśnie te plasterki, które się rozstawiają ci na języku, poczekaj. Patrz, i one tak wyglądają, tak śmiesznie. Nigdy tego nie testowałem, nigdy nie próbowałem. No. I teraz połóż to na języku. To jest niesamowite, że rzeczy, które robią marki jakieś, albo jakieś firmy dla dzieci, wcale nie muszą być super dobre, wcale nie muszą być jakieś super niesamowite. Wystarczy wymyślić jakiś inny sposób, czyli na przykład plasterek, który się rozpuszcza na języku. No. I te dzieci w szkole, i ja, i Vera, one są po prostu
wręcz zachwycone, że mogą sobie rozpuścić placek na języku, albo w przedszkolu może nawet też niektóre. Więc pomysł na biznes? Wymyślcie coś właśnie... Do dzieci. Co jest jakieś dziwne. Pamiętam te hamburgery, one były takie kiepskie. Wyglądały ładnie, ale nie smakowały najlepiej. Za to najlepiej na świecie smakowały naczugi. Pyszne. Kolejną rzeczą, jaką ja pamiętam z dzieciństwa, to są te cukierki. Bo tych miętowych, to akurat nie pamiętam. Ja też nie, dlatego je specjalnie wziąłam, bo tego w ogóle to mi ominęło. Nie. A te uwielbiałam kiedyś. O nie! O nie! Widzę coś niezwykłego. Co prawda, nie jest to oryginał. No, kurki, nie było oryginalnych. Nie, i no. Myślę, że nie zdobędziesz już oryginałów. One były z takim plastikowym tutaj, takim dookoła twardym, że aż tym się można przeciąć było. Tak, i ja się tak wyciskałam. I tak trzeba było je wycisnąć, ale to było serio ostre i aż się tym można przeciąć było. I to były takie gumy kulki. Czasami pani z kiosku pozwalała kupić jedną za 10 groszy i obcinała z tego czego. Tak, obcinała, no. Musimy je testować koniecznie. Proszę. Więc. Ja też, proszę. Pani, ja też rano. To nie było lepsze. Ale tamte to jest niestety niepowtarzalny smak. Tamte gumy, jak już jak żyłaś minutę, to już się wyżywało. Nie miały smaku. No. Najlepsze było w nim to wyciskanie, że one są takie kolorowe i one miały taki super intensywny smak na początku i po minucie zero. Takie żelki, takie wiesz, długaśne, to są najdłuższe żelki, jakie znalazłam. I teraz obczaj sobie to. W sklepiku? No, w sklepiku. A u mnie nie było w ogóle takich. Nie było? Mm-hmm. Jezus, u mnie były takie długaśne i mogła się kupować. Nie. Dawaj, próbuj. Takie żelki są zawsze na jakieś festynach. A ja nie lubię takich żelek. Ja jak żelki, do tego kwaśne. Jezu, tu widzę coś, co było zawsze u babci i tak niekoniecznie to lubiłem, te kamyki. Zawsze babcia je miała. No, ja tak miałam. I to była jedyna słodka rzecz u babci i tak już mówię, no dobra, to już zjem jak muszek, już nie ma nic słodkiego, już zjem te kamyki. Ale one takie, taka ostateczność. No ja nie jestem fanem jakimś wielkim. Ale przypomina mi wieś. Ale ja musisz to spróbować. Nie przepadam za Milky Wayami. No właśnie ja za tymi też nie, a te są kozackie. No nie spróbuję tego. W sensie Milky Way są takie, że zjesz jednego i już się muli. I masz ochotę, żeby zjeść 10 jeszcze. I zjesz 10 i się nic nie dzieje. Dalej masz ochotę zjeść kolejne 15. W ogóle nie czujesz satysfakcji z tego jedzenia. To jest pyszne. Serio, to jest kozackie. Nie życzę, że tego nie jadłem, tak szczerze. Jestem chyba za stary na słodycze. A ja w ogóle jeszcze nie spróbowałam tych pieniędzy. Jak one smakują? To te pieniądze bez rewelacji. No takie. To jest właśnie taki produkt, który jest stworzony, żeby dzieci się cieszyły na festynie, że kupujesz i one mówią, a mam pieniądze jeszcze jadane. A jest takie... Ale to nie ma smaku w ogóle. Ale dawaj watę spróbujemy, ona na pewno ma smak. Ale to też nie jest taka wata, to powinna być taka na patyku, z festynu. No ale przecież jak moja patyka no, z festynu. Ale takie były w szkole. No były. Nie, były takie w szkole, pamiętam. I ja ich nie lubiłem, one... Ale słodka. No. Ale ja bym spróbował tych rzeczy, które są teraz faktycznie w sklepikach, czyli pipi. Ja wzięłam, już myślę o tobie, serowe. A ja mam wrażenie, że je jadłem i że one są dobre w ogóle. No, ale no, pamiętam jak. Serio? Tak, kupowało się takie, tylko niekoniecznie ta sama, jakby to samo opakowanie, ale smak jest ten sam. Teraz podpłomyki. Kochałam podpłomyki, jak byłam dzieckiem. Tak dawno nie mam podpłomyków i ostatnio przeszukałam cały rynek, żeby to znaleźć i znalazłam tylko podpłomyki o smaku słodkim. Były niedobre. Nigdy czegoś takiego nie jadłem. Serio? No. Jezus, uwielbiałam to. Próbuj. Bo ja zawsze mam taką fazę, że jem wszystko z środka. Nie lubię tak z zewnątrz. O Jezu, to ja tego nienawidzę. To jest taki suchy wafelek. Mi to nie wystarczało, ale tu widzę jakieś... To jest to samo. Gofry słodkie. Nie, to nie jest to samo. To jest na słodko właśnie. A ja wolę słono. Ale to są za słodkie. Jest tu jeszcze jedna rzecz, które są za słodkie? W ogóle nie mają smaku dla mnie. Oba, jedna i drugie. Dla mnie są o wiele lepsze te niż te. Te są dla mnie za słodkie. Jest tu jeszcze jedna rzecz, którą często właśnie na takich bardziej odpustach się kupowało. A są to te ciperki takie. Te? No. Jejku, ja właśnie nigdy te za to nie przypadałam. Mam ciekawa, co robisz. Ja lubiłem właśnie, bo one są takie fajne, kolorowe, smakowite i się wcinało, wcinało się, no. Za to ja wcinałam popcornik i to jest jeszcze co lepsze, popcornik z karmelowy. Aż tak? To jest ten smak. Ale to nie jest jakiś super dobry, ale mi się przypomina smak. Lizaki i w ogóle patrz, to są jedyne lizaki, jakie znalazłam w szkole. Przeczytaj to. Lizak bez cukru? Część! Lizaki bez cukru. No ale to dobrze, ja jestem za, jak najbardziej. Za tym, żeby wiesz, żeby nie miały tego cukru. Ale kurczę, no ja pamiętam jednak, jak ja chodziłam do szkoły, to pełno było tego cukru. Wszędzie. Te słodycze były takie trochę. Jak smakuje lizak bez cukru? Fajniejsze. Ale lizaki bez cukru smakują tak samo jak zwykle lizaki. Ale się zasłodzę na tym odcinku. Kolejny challenge to challenge szokowy. Kto jadł szoki?
Pamiętam, że jak zaczęliśmy się spotykać, to miałeś pełno szoków w aucie. No, robiliśmy stromol szok czeret często. To dużo jest wytrzymywać skrzywienia się. Ale ty masz innego. Innego mam? No, masz brązowego, ja mam czarnego. No, trzy, cztery. A dziwny smak. A kwaśne! A wiesz jakiś mój patent? Jak najdalej włożyć tego szoka, żeby język go nie czuł, bo na języku są te kubki wszystkie smakowe. To jeszcze jest takie kwaśne. O Jezu, to sama czekolada. No. Tego się nie da jeść. W 100 gramach 50 gram to cukry. No dobra, podsumowując, to ci najbardziej smakowało? Najbardziej smakowały mi chipsy Hyper. Ewidentnie były szokiem dla mnie, bo przypomniały mi wszystkie chwile piękne z dzieciństwa, tamte chipsy Hyper. Ale bardzo mi też smakowały te piri-piri. To mi... No? Mi maczugi, te orzechowe Hypery. Musisz zjeść to! Stary, ja znam. Zamknij oczy, weź jednego i otwórz i powiedz co widzisz. Albo nie, zamknij i powiedz co widzisz. Są Hypery orzechowe, orzechowe tak. Chyba orzechowe, można kupić jeszcze. Tu nie nadepnął na ten sklep, nie pamiętam, że jadłem, ale tych tam nie było. Stary, spróbuj. Powiedz gdzie jesteś, co widzisz? Widzisz teraz szkolną ławkę? Widzę bieganie na przerwie za kolegami, widzę bieganie do sklepików, widzę kolejkę z sklepiku, widzę sklepik, widzę te chrupki. Czy to Hypery? Tak. Ale dobre, co? Są totalnym kozakiem. Ale to też chyba jest dobre. To? Też dobre. Dobra, możesz sobie wziąć matkę. No! Jezu, ale... No i tak to ja to zabieram! Ale ja je uwielbiałem, naprawdę. Dobra. To ja to zabieram. Dobra, możesz zabrać. Maczugi to pamiętam jak smakują, bo maczugi jeszcze można prawie wszędzie. No, no. A ja właśnie dawno nie na maczug. I dla mnie najbardziej smakowały mi te Hypery, te maczugi. I chyba papita. I te pudrowe cukierki. Uwielbiam to sobie. A masz zegarek pudrowy? Mam, tak. Oczywiście. Ten? Ja. Trochę jej kupiłem w życiu, powiem szczerze. Ale tak zawsze myślałem, zawsze się łudziłem, że będzie inna godzina, zawsze była ta sama. Przepraszam. Jakie było twoje najlepsze wspomnienie ze szkoły? Najlepsze wspomnienie ze szkoły? Dobra, zostawiam się, bo zadam Matiemu, może cię zainspiruję. Mati, uwaga. Tak? Coś dzieje. Złapałaś mnie właśnie, wiesz, tu na przerwie. Kupiłem sobie dopiero chrupki w przerwie szkole. Jakie było twoje najlepsze wspomnienie ze szkoły? Jak rzuciłem w kolegę kredą na lekcji, bo się rzucaliśmy i rzuciłem tak mocno, że mu się cała rozwiązła na czole i tylko taki pył spadł. Co najczęściej kupowałeś w przerwie w sklepiku szkolnym? Wydaje mi się, że były to chipsy. Chipsy? Ogólnie chipsy. Na pewno były to chipsy. Ja byłem uzależniony od chipsów, jak byłem dzieckiem. Ej, pamiętam to. No, byłem mega uzależniony od chipsów, jak byłem dzieckiem. Co ciekawe, jak już byłem takim starszym dzieckiem, czyli miałem tam, nie wiem, 13-14 lat, to uznałem, że już nie chcę jeść chipsów. Od dzisiaj nie jem nigdy chipsów. I moja mama była tak zdziwiona, że ja nie jem chipsów, że zaczęła mi je kupować. Ja się jej pytałem, mamo, ja już nie jem chipsów. Ona, no masz, bo coś się chyba stało i mi kupowała. Jakie było twoje najlepsze wspomnienie ze szkoły podstawowej? W mojej stronie ze szkoły podstawowej. No ja tam byłem strasznie mądry, wiesz? Bo moja mama uczyła w tej samej szkole. Nawet moi rodzice mówią, że ja no nie mogłem nie być mądry, więc zapamiętam to, że byłem mądry, bo i tak nikt mnie nie lubił i jak coś przeskrobiłem, od razu szli do mojej mamy, więc... O nie! Krzychu, co najczęściej kupowałeś w przerwach w sklepiku szkolnym? W sklepiku szkolnym tosty z szynką i serem. Serio. Co? Taką bucowatą szkołę miałeś? Tak, tylko próbki stary, tam 8 godzin do szkoły, gdzie miał tosty i burgery pewnie w sklepiku. Nie, no burgery nie, ale i pizzę, i pizzę. Nie mieliśmy sklepików w szkole za moich czasów posełki, więc wiecie, to żółwy. No. Ja miałem luksus. Ja pamiętam, że jeszcze kupowałem lejsy, małe paczki, bo tam można było dychy wygrać. I raz wygrałem. Serio? Stop, no i to jest tak, że to jest jak w hazardzie. Wygrywasz, od razu idziesz wydać jeszcze raz wszystko. Chyba nie wiem, czy powinnam to powiedzieć, nie róbcie tego. Zamykaliśmy się w klasie, chowaliśmy się po klasie, jak pani zamykała klasę i z kolegami wyskakiwaliśmy przez okno. To było na parterze, więc to nie było jakieś super, ale to i tak niebezpieczne. I jak przypominam sobie podstawówkę do dnia dzisiejszego ze znajomymi, to właśnie to wspomnienie. Dobra, muszę to wyciąć Monia teraz, bo zainspirowałaś ewidentnie młodych ludzi. Dzięki Monia, wypsujesz już młodzież, wiesz? Jezu, musiałeś popsuć cały odcinek Monia. Jeżeli taki odcinek wam się podobał, to oczywiście zostawicie łapki w górę, a będzie mi się taki... podobał, ja zostawię. Więcej. Jak będzie jakiś bucik daje? Hajs, no. Oczywiście sobie dajcie subskrypcję mojego kanału, wpisujcie tak, klikajcie i będziecie wtedy na bieżąco z każdym filmem. A my się już z wami żegnamy do kolejnych filmów. Cześć! Hello!